Cześć, dziś pokażę Wam, jak uzyskać głośniejszy master. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Bonifacy, witam Was kolejny raz w kolejnym Selfmade Beats, czyli serii porad z FL Studio i nie tylko. Dzisiaj pokażę Wam, jak w kilku prostych krokach uzyskać głośniejszy master, więc bądźcie ze mną, bo będzie się działo. Myślę, że ten trik może Was zaskoczyć, aczkolwiek jest on dosyć znany w środowisku. Zobaczcie, mam tutaj gotową taką wstępną aranżację dla utworu, to jest jeden z utworów do Selfmade Beats i posłuchajmy sobie tego. Taka pętla. To jest jeden z głośniejszych fragmentów, dlatego na nim będziemy bazować. Mam tutaj na mikserze, moi drodzy, już troszeczkę efektów powpinanych, to jest mniej więcej zbalansowane głośnością i utwór sam w sobie jest dosyć głośno, więc nie wymaga zbyt dużej uwagi, ale nieodłącznym etapem każdego masteringu jest tak naprawdę limitowanie sygnału, czyli doprowadzanie do takiego poziomu, na którym ten utwór będzie maksymalnie głośny. Ja wrzucam sobie tutaj limiter, ponieważ do tego on nam posłuży. Powiększmy go sobie troszkę. Tutaj mamy głośność tego utworu, tak jak widzicie on no jest jakoś tam dynamiczny, ale też nie przesadzajmy. I teraz moi drodzy, to co będziemy robić, to podwyższać gain, czyli zwiększać głośność, natomiast limiter będzie ścinał szczyty w momencie, kiedy będą one przekraczać 0 dB. Dzięki temu oczywiście utwór zrobi się głośniejszy, jednak ryzykujemy tutaj utratę dynamiki i po prostu ryzykujemy też to, że koniec końców utwór zrobi się zbyt płaski. I teraz jak uzyskać większą głośność, minimalizując efekty samego limitowania sygnału? Otóż moi drodzy, wystarczy zastosować jeden prosty trik, czyli wrzucić sobie przed limiterem Fruity Parametric EQ albo jakikolwiek inny korektor parametryczny. To jest dosyć istotne, ponieważ potrzebujemy tutaj bardzo dokładnego podejścia i uruchamiamy sobie filtr górnoprzepustowy o jak najostrzejszym kącie działania, wyrównujemy sobie linię odcięcia i teraz moi drodzy odcinamy wszystko, co jest poniżej 30 Hz, ponieważ i tak jest ledwo słyszalne, jeżeli w ogóle dla naszego ucha, a po drugie i tak nie odetniemy całości, więc troszeczkę tego sygnału tam zostanie i zobaczcie, co się dzieje na limiterze. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy tymi fragmentami, gdzie mamy odcięte 30 Hz, czyli tutaj, ile jest tej kompresji, a ile jest tutaj. No i oczywiście te dwie wersje będą brzmiały nieco inaczej, ta druga jest bardziej skompresowana. To już tylko od Was zależy, jak bardzo chcecie sobie to wszystko kompresować, natomiast jeżeli jest to dla Was za dużo, to zawsze możecie zdjąć troszeczkę gainu. I zobaczycie, jak to się sprawdzi dla Was. Także to jest taki tip na uzyskanie troszeczkę większej głośności przy limitowaniu sygnału w trakcie masteringu. Mam nadzieję, że się przyda. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.